Witam, drodzy zdrowie. W dzisiejszym odcinku mamy komplet felg aluminiowych 16 albo 17 cali. Malujemy je podkład 7035 w macie. Gładki mat, jestem jedwabisty. Firma KB, jakby już tak ktoś chciał wiedzieć. Na to czarny połysk. Neokem 9005. No i trzecia warstwa, bezbarwny lakier też z Neokema. Także tak to wygląda. Idziemy teraz po felgi, które się grzały w piecu. No i co? No i zaczynamy.
Pierwsza część malowania jest za nami. Wyglądają następująco. Są jeszcze w połysku, ponieważ nie są wygrzane. Dostałem temperatury, na to wieją. Póki co farba nam zżelowała elegancko. Mamy idealną powierzchnię pod czarny połysk. Czarny jest wymagający jak i dla kierownicy samochodowym, jak i proszkowym. Podłoże mamy już idealne. 15 minut do pieca i zapraszamy ponownie. Witam ponownie. Felgi, tak jak widać, są matowe po wygrzaniu. Przystępujemy do drugiej części. Czarny połysk. A więc jedziemy.
by było póki co na tyle. Efekt już jakiś jest widoczny. Dajemy je na 25 minut. 25, 20, 25 minut. 190 stopni, 20 minut, będzie dobrze. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj nagramy bezbarwny, ale w razie czego zapraszam do następnego odcinka. Na pewno, jeżeli dzisiejszego odcinka nie będzie, to na pewno w następnym pojawi się bezbarwny na tych oto szwelgach. Tak jak obiecałem. Do zobaczenia.